Tomasz Remeta, zapraszam na informacje sportu. Przechodzimy do futbolu. W pierwszej lidze Olimpia pogrąża się z każdym meczem. Elblążanie tym razem przegrali na własnym stadionie z kolejarzem Stróże 0-2. Olimpia mecz rozpoczęła z impetem. Widać było, że nowy szkoleniowiec Anatolij Piskowec preferuje grę ofensywną. Elblążanie grali z rozmachem, często meldowali się pod bramką kolejarza, ale tu dawały o sobie znać braki w umiejętnościach snajperskich. I kiedy wszyscy czekali na bramkę Olimpii, to w 21 minucie goście niespodziewanie objęli prowadzenie. Maciej Kowalczyk silnie strzelił z linii pola karnego, a piłkę odbitą od poprzeczki do elbląskiej bramki skierował Rafał Zawiślan. Olimpia nadal próbowała atakować, ale robiła to bardzo nieporadnie. Do przerwy wynik nie zmienił się. Druga połowa to już zdecydowana dominacja gości. W 63 minucie Dawid Szufryn z 5 metrów zdobył drugą bramkę dla kolejarza i w zasadzie było już po meczu. Olimpia stanęła, a goście zwolnili grę, pilnując korzystnego wyniku. Przyjaźmy tu po 3 punkty, nie ukrywaliśmy tego. Narzuciliśmy już w pierwszej połowie swój styl gry, jaki mieliśmy grać tutaj. I to się nam udało. Graliśmy swoją konsekwentną, dość mądrą piłkę w obronie. Wyprowadzaliśmy dość szybkie kontrataki. Z kolei trener Olimpii Anatolij Piskowec słabą grę swojego zespołu tłumaczył brakami w przygotowaniu. Kiedy tu przyszedłem, było widać, że zawodnicy niestety są niedotrenowani. Sytuacja Olimpii jest dramatyczna, ale trzeba walczyć. Jesienią do rozegrania pozostały jeszcze 3 mecze, wszystkie na własnym stadionie. I trzeba szukać punktów, żeby do meczów wiosennych przystąpić choćby z cieniem nadziei na utrzymanie się w pierwszej lidze. I na tym kończymy informacje sport. Przypominam o sportowym fleszu, który emitujemy od poniedziałku do piątku po informacjach o 17.20 i 18.30. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.